Sprawa sprzedaży zabytkowego budynku w Karzewicach dobiegła końca. Starosta nie będzie się odwoływać od wyroku sądu. Obiekt został sprzedany Pawłowi Madejowi za 620 tysięcy złotych. Początek historii sprzedaży zabytkowego budynku mieszczącego się przy ulicy Lipowej w Karzewicach sięga września 2013 roku, kiedy to starostwo powiatowe postanowiło zbyć obiekt, w którym niegdyś mieściła się szkoła. Mimo że doszło do zakupu za 1 240 000 zł, starostwo nie zainkasowało tej sumy, bo jak się okazało w informacji przetargowej, zabrakło zapisu o uldze należnej kupującemu zabytek. Nie było też notki o obowiązkowym terminie rozpoczęcia prac. Błąd ten wywołał spore zamieszanie, w wyniku którego powiat unieważnił przetarg. Paweł Madej od początku nie chciał pogodzić się z tym, że będzie musiał jeszcze raz stawać do kolejnej walki o karzewicki obiekt, w rezultacie czego sprawa trafiła do sądu. Musiałem zagwarantować środki, tak samo poczyniłem przygotowania polegające na na zbyciu innych nieruchomości, na zaciągnięciu kredytu, który też zaciągnąłem, który musiałem potem oddać w momencie unieważnienia przetargu, no i różnego tego typu podobne sprawy. Sprawę zabytku rozpatrywał Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, potem Sąd Apelacyjny, który cofnął ją do ponownego rozpatrzenia do Sądu Pierwszej Instancji. Ostatecznie w grudniu 2014 roku Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wydał wyrok korzystny dla Pawła Madeja. Powiat miał czas na odwołanie się do połowy stycznia 2015 roku. Dostaliśmy już prawomocny wyrok sądu i będziemy się do tego wyroku dostosowywali, więc tutaj nie będzie odwołania. Nie widzę potrzeby takiej. Z wyrokami sądu się nie dyskutuje. Taki jest wyrok sądu. Ktoś popełnił błąd, nie do naprawienia. Odwołanie by nic nie dało. Koszty by tylko podwoiło i dlatego nie jesteśmy zainteresowani odwołaniem. Musimy się do wyroku sądu dostosować. Paweł Madej ma konkretne plany dotyczące karzewickiego obiektu. Na parterze będzie mieściła się restauracja oraz sala wystawiennicza, na piętrze duża sala konferencyjno-balowa, na poddaszu mają się pojawić pokoje gościnne oraz część prywatna. To, co znajdzie się w piwnicach, nie jest jeszcze w 100% pewne. Pomysły są takie, by powstała tam winiarnia, a być może i spa. Wszystko trzeba dokładnie sprawdzić i rozważyć. Po dłuższych ustaleniach z konserwatorem, po rozmowach, na pewno wszystkie moje zamierzenia są zgodne z miejscowym planem. Nie ma tam czegoś, co by było niezgodne. Miejscowy plan zezwala na to wszystko, zezwala na budowę niezbędnych miejsc parkingowych. Kiedy inwestor będzie miał kompletną dokumentację, będzie mógł ruszyć z pierwszymi pracami w budynku. Prawdopodobnie nastąpi to w drugim kwartale tego roku. Na początek niezbędne jest wykonanie robót zabezpieczających zabytkowy obiekt w Karzewicach. Trudno powiedzieć, ile będzie trwał proces uzgadniania dokumentacji technicznej do tego przedsięwzięcia. Paweł Madej, który od 2 miesięcy jest radnym miejskim, ma nadzieję, że karzewicki park nabierze dawnego blasku. Będzie o to zabiegał razem z radną Urszulą Serafin-Bąk, która jest prezesem Polskiego Klubu Ekologicznego Przyjaciele Ziemi. No, chcielibyśmy dostosować ten obiekt, ten park do potrzeb mieszkańców, żeby tam były jakieś ławki, żeby były przede wszystkim śmietniki, żeby były jakieś miejsca postojowe dla samochodów, bo w tym momencie ktoś przyjeżdża do parku, i chcąc nie chcąc musi zaparkować na trawniku, ewentualnie komuś zastawić bramę wjazdową. No trzeba by ten obiekt dostosować do potrzeb mieszkańców.